Whisky on the Rocks to nic innego jak szkocka lub irlandzka whisky podawana tylko z lodem. Koneserzy twierdzą, że taka właśnie jest najlepsza, ponieważ nie ma żadnych innych składników, które mogłyby wpłynąć na smak trunku. A co to wspólnego ma z katastrofami morskimi? Otóż dokładnie tymi samymi słowy, czyli Whisky on the Rocks, określa się incydent z udziałem radzieckiego okrętu podwodnego S-363, jaki miał miejsce na szwedzkiej wysepce Torhamnasker, niedaleko Karlskrony. W literaturze można spotkać podwójne oznaczenie taktyczne okrętu S-363 lub U-137. U-137 była nieoficjalną nazwą okrętu, ponieważ Rosjanie uważali wówczas nazwy większości swoich okrętów podwodnych za tajne i ich nie ujawniali. O tej historii słyszałem już dawno, nawet bardzo dawno, podczas któregoś z moich pobytów w Karlskronie. Szwedzi opowiadali mi, że pewna starsza pani miała ponoć podpływać łódką do radzieckiego okrętu podwodnego i w koszyczku zawozić domowe ciasto marynarzom, którzy tacy biedni na tych skałach. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale znając Szwecję z dekady po tych wydarzeniach oraz topografię terenu, wszystko jest możliwe. Ale nie uprzedzajmy faktów. I jeszcze jedna uwaga na wstępie. Pisząc ten podcast, korzystałem z materiałów szwedzkich, angielskich i rosyjskich. O ile te pierwsze w zasadzie zawierają podobne fakty, o tyle rosyjskie w sposób dość istotny różnią się szczegółami. Dlatego też będę mówił o obu punktach widzenia, a słuchacze sami będą musieli podjąć decyzję, w które wierzyć. Głównym bohaterem wydarzeń jest radziecki okręt podwodny klasy 613. W kodzie NATO okręty te nosiły nazwę Whisky, więc określenie Whisky on the Rocks nasuwało się samo. Była to jednostka średniej wielkości z napędem dieslowsko-elektrycznym. Miała 76 metrów długości, prawie 7 metrów szerokości i 11 metrów wysokości. Na powierzchni mógł poruszać się z prędkością 18 węzłów, pod wodą 13 węzłów. Jego zasięg wynosił od 12 do 15 tysięcy mil morskich. Załogę stanowiło średnio 53 marynarzy, zaś uzbrojeniem było podwójne działo przeciwlotnicze kalibru 57 oraz 4 dziobowe i 2 rufowe wyrzutnie torped. Okręt zwodowany został 12 stycznia 1956 roku i jeszcze w tym samym roku wszedł w skład floty północnej. Po 10 latach służby przeniesiono go do floty bałtyckiej. Jego macierzystym portem była Lipawa. Ta sama Lipawa, która od drugiego rozbioru Polski w 1793 roku była jedynym portem I Rzeczpospolitej. Dziś miasto nosi nazwę Liepaja i leży w granicach Łotwy. W 1968 roku wycofano go ze służby i stał zapomniany przy nabrzeżu w twierdzy Daugavriga, opodal obecnej stolicy Łotwy, Rygi. Po 13 latach żeglugi cumowej i generalnym remoncie w Liepaji, 24 lutego 1981 roku wrócił na Bałtyk. Karlskrona jest 40-tysięcznym miastem na południowym wybrzeżu Szwecji w archipelagu Blekinge. Założona pod koniec XVII wieku, od zawsze była siedzibą szwedzkiej królewskiej marynarki wojennej. Sprzyjała temu lokalizacja miasta leżącego w płytkiej zatoce, do której dostępu broni archipelag kilkuset mniejszych i większych szkierowych wysepek. Ktoś, kto nie znał tego labiryntu, nie byłby w stanie zaatakować portu. Wczesnym rankiem 28 października 1981 roku dwóch szwedzkich rybaków, Ingvar Svensson
i Bertil Sturckmann wracały ze swoim połowem, gdy zauważyli na wodzie tajemniczą plamę oleju. Jeden z nich wrócił później w to miejsce, aby dokładnie się jej przyjrzeć. Około godziny 10 rano jego oczom ukazał się niezwykły widok. Na ostrych skałach niewielkiej wysepki Torham Neskar, zaklinowany prawą burtą, tkwił 76-metrowej długości okręt podwodny. Był czarny i nie miał żadnych oznaczeń. Na powiewającej banderze była wprawdzie czerwona gwiazda, ale nie przypominała ona bandery radzieckiej. Na szczycie kiosku stało trzech lub czterech mężczyzn, którzy obserwowali go przez lornetki. Gdy zbliżył się do okrętu, marynarze wycelowali w jego kierunku broń automatyczną. Bertil Sturckmann nie zastanawiał się długo. Wykonał zwrot i cała naprzód popłynął do odległej o zaledwie kilka mil Karlskrony, w której stacjonowały dwie z trzech szwedzkich flotylli obrony wybrzeża. O swoim odkryciu powiadomił policję, która nie od razu mu uwierzyła. Dopiero dwie godziny później do radzieckiego okrętu podpłynęła patrolówka Smyrge. Kapitan Karl Andersson dobił do prawej burty okrętu podwodnego i wszedł na pokład. Próbował rozmawiać po angielsku, ale wydawało mu się, że nikt go nie rozumie. Gdy próbował porozumieć się w języku niemieckim, jeden z członków załogi wystąpił do przodu. Karl Andersson został przedstawiony dowódcą okrętu podwodnego. Oznajmił, że jest dowódcą trzeciego stopnia i nazywa się Anatoli Michajłowicz Guszczin. Przypłynęli z Bałtyjska i na skutek błędu nawigacyjnego znaleźli się wewnątrz szwedzkiego archipelagu. Dowódca poprosił o umożliwienie mu kontaktu z radzieckim konsulem w Szwecji, a następnie zaprosił Andersona na skromny poczęstunek w sterowni. Było to dość naiwne tłumaczenie, ponieważ Torham Neskar od otwartego morza oddziela kilka niewielkich wysepek, między którymi trzeba lawirować w trudnych nawigacyjnie cieśninach. Niektóre z nich mają zaledwie 12 metrów szerokości. Podczas tego spotkania Andersson poprosił członka załogi o pokazanie mu map. Marynarz wrócił z bardzo szczegółowymi mapami, ale dowódca szybko odkrył błąd i wysłał marynarza po znacznie mniej szczegółową mapę całego południowego Bałtyku. Rosjanie zaprzeczyli wówczas, że posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat szczegółowych map. Długie bałtyckie wybrzeże Szwecji zwrócone jest w stronę Związku Radzieckiego i jego byłych morskich baz w obecnej Litwie, Łotwie i Estonii, a także w stronę Polski. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Szwedzi wielokrotnie na swych wodach terytorialnych namierzali radzieckie okręty podwodne. Podczas zimnej wojny Szwecja zachowała neutralność, ale radziecki wywiad uważał, że jeśli ktoś nie jest z nami, to jest przeciw nam i traktował Szwecję na równi z państwami Zachodu. Szwedzi odwdzięczali się pięknym za nadobne i śledzili radzieckie okręty i samoloty własnymi odrzutowcami i okrętami podwodnymi, co niekiedy doprowadzało do napiętych sytuacji. Takich incydentów było w sumie kilkadziesiąt. Najtragiczniejszy, bo zginął w nich człowiek, miał miejsce 7 lipca 1985 roku, choć było to już po incydencie zwanym Whiskey on the Rocks. Na Bałtyku, na wodach międzynarodowych, na wysokości Liepaji, flotylle państw Układu Warszawskiego przeprowadzały wspólne ćwiczenia morskie. Z lotniska wojskowego w Norrköping wystartował morski samolot rozpoznawczy Saab SH-37 Viggen o numerze taktycznym 03, pilotowany przez kapitana Görana Larssona. 35 minut później Larsson dostrzegł okręty państw Układu Warszawskiego. Te jednak miały osłonę w postaci dwóch samolotów Su-15 z 54. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Okręty były rozrzucone na dużym obszarze i sfotografowanie ich wszystkich było niemożliwe, szczególnie gdy ma się opiekuna w postaci wrogiego samolotu Su-15.
Larson wrócił zatem do bazy, zatankował i ponownie wystartował, aby dokończyć zadanie. Leciał na wysokości 150 metrów, zachowując ciszę radiową i nie używając radaru. A jednak, gdy ponownie wszedł w rejon ćwiczeń, samoloty Su-15 już tam były. Próbując zgubić prześladowców, Larson zaczął wykonywać akrobacje na małej wysokości. Wigen był bardziej zwrotny niż Su-15, który nie został zaprojektowany z myślą o walkach powietrznych. Jeden z radzieckich myśliwców ścigał szwedzki odrzutowiec w manewrze zniżania z dużym przyspieszeniem. Nie zdążył jednak wyrównać lotu na czas i uderzył w wodę, eksplodując przy uderzeniu. Jego pilot, kapitan Zyguliow, nie katapultował się i zginął. Wstrząśnięty katastrofą Göran Larsson postanowił przerwać misję i odleciał, zniżając pułap lotu do 50 metrów. Drugi z Su-15 ruszył za nim w pościg, prawdopodobnie by się zemścić. W pewnej chwili urządzenia elektroniczne szwedzkiego odrzutowca zarejestrowały, że samolot namierzany jest radarem po to, by Rosjanin mógł odpalić rakietę powietrze-powietrze. Na szczęście pojawiła się para szwedzkich myśliwców i Rosjanin zrezygnował z pościgu. Wrócił na miejsce wypadku i nim poleciał do bazy, przez 40 minut krążył nad wodą, najwidoczniej w poszukiwaniu kolegi. Na początku października 1981 roku okręt podwodny S-363 opuścił bazę Paldiski, leżącą około 40 km na zachód od Tallina. W czasach komunistycznych mieściła bazę okrętów podwodnych Polplaw, port dla okrętów torpedowych i rakietowych, szpital, placówkę graniczną, szkołę dla sierżantów oddziałów granicznych, wojskowe przedsiębiorstwo budowlane, jednostkę rakietową obrony powietrznej i kompanię karną floty bałtyckiej. Ośrodek szkoleniowy w Paldiskach dysponował dwoma działającymi reaktorami, takimi samymi, jakie montowane były na okrętach podwodnych pierwszej i drugiej generacji oraz unikalnym symulatorem do szkolenia ich załóg. W ośrodku pracowało aż 16 tysięcy osób. Był to największy tego typu ośrodek szkoleniowy w Związku Radzieckim. Całe miasto było ogrodzone drutem kolczastym i stanowiło zamkniętą strefę specjalnie chronioną aż do sierpnia 1994 roku, kiedy to Paldiski opuścił ostatni rosyjski okręt wojenny. Formalnie dowódcą okrętu był kapitan trzeciego stopnia Anatolij Michajłowicz Guszczin, ale na pokładzie znajdował się także jego przełożony, szef sztabu, kapitan drugiego stopnia Józef Awrukiewicz. Wszystko wskazuje na to, choć informacji tej nigdy strona radziecka nie potwierdziła, że dowódca okrętu podwodnego był w trakcie egzaminu dyplomowego na wyższy stopień. Tego rodzaju testy były warunkiem awansu w radzieckich siłach zbrojnych. Miał to być zwykły rejs, w którym okręt miał pełnić służbę patrolową na wschód od Bornholmu. W połowie października S-363 wpłynął na krótki postój do Świnoujścia i 17 października ponownie wyruszył na Bałtyk. Nawigatorem na okręcie był Anatolij Korostow, uchodzący za bardzo złego nawigatora. Bywały momenty, że załoga nie wiedziała dokładnie, gdzie okręt się znajduje i dokąd zmierza. Dzień po wyjściu ze Świnoujścia załoga usłyszała nad sobą zgrzyt metalu. Jak się później okazało, kiosk okrętu zaczepił o rybacki włok, uszkadzając mocowanie anteny kierunkowej. Była to poważna awaria, ponieważ antena zapewnia wykrywanie potencjalnych sił wroga i pomaga w nawigacji. O zdarzeniu powiadomiono dowództwo floty i w tym momencie w zasadzie powinno się przerwać rejs patrolowy i wrócić do stoczni. Guszczin i Awrukiewicz otrzymali jednak rozkaz kontynuowania rejsu przy użyciu sprzętu rezerwowego.
8 dni po incydencie z Włokiem S-363 znajdował się około 50 mil morskich od zaplanowanego rejonu patrolu. Płynął na powierzchni, gdy nagle o godzinie 21:57 usłyszano zgrzyt metalu na skałach. Okręt płynący z prędkością 7 węzłów wpłynął na przybrzeżne głazy. Dziób znalazł się wysoko nad wodą, zaś rufa w głębinach. Załoga próbowała samodzielnie spłynąć na głęboką wodę, ale bezskutecznie. Były oficer polityczny, wówczas kapitan porucznik Wasilii Piesilin, powiedział później: natychmiast zszedłem na dół i przeszedłem przez przedziały do ludzi. Najgorszą rzeczą w sytuacji awaryjnej jest brak informacji. Uderzenie, zgrzyt, przewrót w okręcie, oczywiście wszyscy to słyszeli i poczuli, ale chłopaki trzymali się nieźle. Jednak w oczach wszystkich pojawiło się ciche pytanie: co się stało? Mówię tak jak jest, wpadliśmy na mieliznę, nie wiemy jeszcze gdzie i dlaczego. Załoga nieco się uspokoiła, napięcie stopniowo zaczęło opadać. Rozpoczęły się próby spłynięcia na wodę. Do 6 rano próbowaliśmy wszystkiego, co można sobie wyobrazić, ale w całkowitej ciemności nie można było poprawnie ocenić sytuacji. Ostatecznie jeszcze mocniej utkwiliśmy na skałach, od dziobu po sterówkę. A gdy nastał świt, okazało się, że wokół okrętu jest ląd, a jedynie z przodu i z tyłu znajduje się tylko wąski pas wody. Na wprost nas znajdowała się nadbrzeżna wieża radarowa. Mniej więcej w tym samym czasie nawigatorowi udało się zlokalizować miejsce, w którym byliśmy. Można sobie wyobrazić reakcję załogi, gdy Korostow w końcu wydusił z siebie, że okręt stoi na skałach u południowo-wschodniego wybrzeża Szwecji, obok bazy morskiej w Karlskronie. Tak wyglądała radziecka wersja wypadku, w którą jednak mało kto wierzył. Szwedzi skomentowali ją, mówiąc, że przypadkowe wpłynięcie w to miejsce jest wyczynem godnym wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ konieczne są dwie celowe zmiany kursu i wynurzenie się, aby uniknąć wejścia na mieliznę. Spójrzmy teraz na incydent szwedzkimi oczami. Szwedzka marynarka wojenna miała swoje własne, tajne trasy, dzięki którym okręty wojenne bezpiecznie mogły poruszać się przez archipelag Blekinge. Szlak ten tworzyły tory wodne wijące się między szkierami, oznaczone bojami i stawami, a także nabieżniki. W 1981 roku szefem Wydziału Operacyjnego Artylerii Przybrzeżnej był Rolf Linden. Jakiś czas przed opisywanymi wydarzeniami wracał do domu swoim jachtem z weekendowego wypadu. Doskonale znał labirynt wysepek i w pewnej chwili zauważył brak jednego z brzegowych znaków nawigacyjnych. Gdy w poniedziałek wrócił do pracy, zadzwonił do bazy morskiej i złożył raport. Kilka tygodni później inny skipper, na co dzień oficer marynarki, szedł tym samym kursem co Rolf Linden, wracając jachtem do domu z grupy wysepek Utklippan. On także zauważył brak oznaczenia. Nie jest wykluczone, że kapitan Anatolij Michajłowicz Guszczin szukał znaku, ale nie mógł go znaleźć, bo go zwyczajnie nie było. I dlatego jego okręt podwodny S-363 27 października 1981 roku o godzinie 19:57 osiadł na skałach. Rolf Linden skomentował to tak: kiedy dotarli na ten tor wodny, uszkodzony znak nawigacyjny nie został jeszcze naprawiony. Byli naprawdę dobrzy w tym, co robili, ale skręcili w złą stronę i wylądowali na mieliźnie. Dzięki nasłuchowi radzieckiego ruchu radiowego i innym źródłom możliwe było dokładne ustalenie, w jaki sposób S-363 przedostał się w pobliże wysepki Torhamnaskar. Okręt podwodny brał udział w manewrach Zapad-81 i wrócił do swej bazy w Estonii.
otrzymał rozkaz wyjścia w morze i udania się do Świnoujścia, skąd na pokład miał zabrać broń nuklearną. Następnie zaopatrzono się w zapasy w Niemieckiej Republice Demokratycznej i rozpoczęto patrolowanie obszaru na wschód od Bornholmu. Obszar ten nosi nazwę Big Sun i jest miejscem, w którym radzieckie okręty patrolują ruch na Bałtyku. 24 października S-363 otrzymał dwa nietypowe sygnały radiowe. Sugerowało to, że dowódca okrętu ma wyjąć ze swojego sejfu tajne rozkazy. Tak rozpoczęła się operacja na wodach szwedzkich. Brały w nich udział dwa lub trzy duże okręty i co najmniej jeden mały pojazd podwodny. W tym czasie szwedzka marynarka wojenna przeprowadzała testy Torpedo 42, nowej torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. W testach brał udział okręt podwodny Neptun i dwa helikoptery z 13 Dywizji Śmigłowców. Próby miały miejsce we wtorek 27 października, dzień przed incydentem. Wieczorem S-363 ustalił swoją pozycję, manewrując wokół Utklippan, wówczas najjaśniejszej latarni morskiej na Morzu Bałtyckim. Zachowywał się bardzo ostrożnie ze względu na szwedzkie testy. Kiedy wody przybrzeżne były puste, wypłynął na powierzchnię, zapalił światła pozycyjne i płynął na jednym silniku dieslowskim. Było to dobrze przemyślane, ponieważ w ciemności można go było łatwo pomylić z rybackim kutrem. Tym bardziej, że w pobliżu znajduje się wioska rybacka i o tej porze po okolicy zwykle pływają kutry, a nadzór radarowy nie jest prowadzony wewnątrz archipelagu. Okręt podwodny ustawił kurs na wejście do Gessefjorden, wpłynął na tor wojskowy i wszystko toczyło się zgodnie z planem do godziny 19.57, kiedy to S-363 wpłynął wprost na Torhamnasker. Szkierowa wysepka Torhamnasker leży wewnątrz Gessefjorden, który ma maksymalną głębokość 9 metrów. Całkowita wysokość okrętu wynosi 13 metrów przy minimalnym zanurzeniu 460 cm. Okręt podwodny nie byłby w stanie przepłynąć z Gessefjorden do innych obszarów archipelagu bez powrotu tą samą drogą, ponieważ cieśniny prowadzące do nich nie są głębsze niż 3 metry. Nie byłby też w stanie ukryć się pod wodą, ponieważ z wody wystawałby 4-metrowej wysokości kiosk. Obszar, na którym radziecki okręt podwodny osiadł na mieliźnie, był wówczas zamkniętą strefą wojskową, na którą nie wolno było wchodzić obcokrajowcom. S-363 płynął jedną z dwóch istniejących tras wojskowych, którymi duże okręty z bazy morskiej w Karlskronie wypływały na otwarte wody. Rosjanie próbowali samodzielnie zejść z rafy. Ich pierwszą czynnością było przejście na napęd elektryczny i uruchomienie najpierw jednej, a następnie obu śrub. O 20.35 uruchomili diesle, aby naładować akumulatory. O godzinie 21.00 okręt określił swoją pozycję i zgłosił ją do bazy. Popełnił przy tym błąd, podając miejsce odległe o około 3,5 km. Błąd wynikał prawdopodobnie z tego, że Rosjanie określali pozycję w oparciu o radiowy system DECCA, który mógł pokazywać błędy wewnątrz archipelagu. Tymczasem radziecki mini pojazd podwodny, który również znajdował się w okolicy, otrzymał rozkaz udania się na południe i został zabrany przez statek lub okręt, nie jest to określone, o nazwie Muna, który odpłynął w stronę Zatoki Fińskiej. Następnego dnia okręt odkryli rybacy, a o godzinie 11.12 na miejsce przybył szef sztabu bazy wojskowej w Karlskronie, Karl Andersson. 20 minut później informacja o incydencie dotarła do Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Szwecji. W tym czasie w Malmö odbywały się ćwiczenia z udziałem jednostek artylerii nadbrzeżnej z Karlskrony.
Ćwiczenia zostały natychmiast przerwane, a oficerowie w trybie pilnym wrócili do koszar. Rolf Linden wspomina. Oficer wywiadu spotyka mnie w drzwiach i mówi bez powitania. W Gessefjorden na Mieliźnie znajduje się radziecki okręt podwodny. Zamknij się, nie mam czasu na takie bzdury i do odebrać dzieci z przedszkola, wypaliłem. Ale za oficerem wywiadu widać było kilka poważnych twarzy. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że to jednak jest prawda. W nocy 29 października wieść o radzieckim okręcie podwodnym na szwedzkich wodach terytorialnych dotarła do opinii publicznej całego świata i następnego dnia, około godziny 9, dziennikarzom pozwolono udać się na S-363, aby zobaczyli go na własne oczy. Gdy łódź prasowa znajdowała się zaledwie kilka metrów od okrętu, nad nimi, na wysokości kilkuset metrów, przeleciał samolot Viggen. Zawrócił i podczas kolejnego przelotu znalazł się na wysokości zaledwie 25-30 metrów. Manewr powtórzono kilka razy. Chodziło wyłącznie o pokaz siły. Rosjanie początkowo ignorowali łódź prasową, ale jeden z oficerów kiosku okrętu podwodnego w końcu stracił cierpliwość i dał jasno do zrozumienia, że ich tam nie chce. O 10.45 jeden z helikopterów marynarki wojennej zauważył w okolicach latarni morskiej Utklipan kolejny obcy okręt podwodny, ale zanim zdążono zareagować, okręt podwodny zniknął i pomimo wysiłków nigdy go nie odnaleziono. Kilka godzin później w pobliżu tej samej latarni odkryto radziecki holownik głębinowy płynący do Gessefjorden. Szwedzki okręt podwodny Neptun najpierw wysłał sygnały ostrzegawcze, a następnie próbował mu przeszkodzić w rejsie, jednak holownik skręcił na zachód w kierunku Karlshamn. Neptun ruszył za nim w pościg, ale nie udało mu się dogonić szybszego holownika. Wreszcie Neptunowi nakazano zawrócić i holownik mógł bez przeszkód wrócić do sił radzieckich. Aby utrudnić próby uwolnienia przez Rosjan S-363, przy wejściu do Gessefjorden zakotwiczono lodołamacz Thule. Za pośrednictwem ambasadora Michaiła Jakowlewa Związek Radziecki zażądał, aby radzieckie okręty wojenne mogły wpłynąć na obszar wód terytorialnych Szwecji i sprowadzić okręt podwodny na głęboką wodę. Prośbę odrzucono. Szwedzi oświadczyli, że to oni będą ściągać okręt z Mielizny, ale termin wyznaczy głównodowodzący szwedzką armią. Pomimo sprzeciwu ministra spraw zagranicznych, szwedzkie radary wykryły zbliżającą się do archipelagu Blekinge, w którym leży Karlskrona, grupę złożoną z około 10 radzieckich okrętów, dowodzoną, jak się później okazało, przez admirała Kalinina z pokładu niszczyciela rakietowego Obrazcowej. W skład grupy wchodziły także niszczyciele typu Kildin, dwie korwety typu Nanuczka i fregata typu Ryga. Na pokładach znajdowali się żołnierze sił specjalnych floty bałtyckiej. Według późniejszych informacji otrzymali oni rozkaz siłowego wejścia na pokład szwedzkich jednostek, które próbowałyby ich zatrzymać, uwolnienie okrętu podwodnego i powrotu na wody międzynarodowe. W stan gotowości postawiono całą nadbrzeżną artylerię. Na stanowiska ogniowe wydano ostrą amunicję, cofnięto urlopy, ściągnięto personel, kilka jednostek myśliwców ściągnięto do Karlskrony i uruchomiono ściśle tajny system naprowadzania pocisków, który mógł być wykorzystany dopiero w czasie działań wojennych, a jego włączenie wymagało pisemnego rozkazu. System polegał na ciągłej zmianie częstotliwości namierzania, aby uniemożliwić zakłócanie sygnału przez wroga. Na pobliskiej wyspie ustawiono duże reflektory skierowane na okręt podwodny, aby mieć pełną kontrolę nad najbliższym otoczeniem. Poważnie rozważano możliwość ataku na okręt podwodny.
szwedzcy strażnicy graniczni pełniący służbę na miejscu zdarzenia zostali zastąpieni przez morskie siły specjalne. Mieli wziąć do niewoli załogę i przekazać ją policji, a S-363 miał być odholowany do Karlskrony. Plan nigdy jednak nie został zrealizowany. Na rosyjskich okrętach płynących na pomoc zarejestrowano sygnały namierzające dla broni rakietowej. Zaczęła się gra nerwów i walka z czasem. Według obliczeń pozostało 15 minut do przekroczenia przez Rosjan granicy Szwecji. Po chwili Rosjanie znajdowali się 1000 metrów od granicy i mieli do niej dotrzeć w ciągu 3 minut. Po minucie dystans spadł do 700 metrów. Teraz już nie było odwrotu. Gdy do granicy było 400 metrów, admirał Kalinin nadał przez radio wiadomość. Szwedzi są gotowi otworzyć ogień. Żądam instrukcji. Odpowiedź nadeszła błyskawicznie. Nic nie róbcie. Przerywamy działania. Akcja została przerwana 29 października o godzinie 2:30. Według pierwotnego planu próba odbicia okrętu miała rozpocząć się o godzinie 3 w nocy. Innymi słowy, Związek Radziecki był pół godziny od rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Szwecji. 29 października do Karlskrony przybyło dwóch ekspertów ze Szwedzkiego Instytutu Badań nad Obronnością. Na łodzi Straży Przybrzeżnej, która była całkowicie przebudowana i zainstalowano w niej sprzęt umożliwiający pomiar radioaktywności, dobili do burty okrętu podwodnego. Rosjanie pierwotnie nie zwracali na nich większej uwagi, ale po chwili zaczęli krzyczeć i wymachiwać bronią automatyczną. Eksperci zdążyli jednak dokonać ekspertyzy, z której wynikało, że na pokładzie znajdował się uran w postaci izotopu U-238. Gwoli ścisłości uran-238 nie jest materiałem rozszczepialnym, ale służy jako płaszcz wokół ładunku nuklearnego, którym jest pluton lub izotop uranu-235. Dowództwo wojskowe i rząd natychmiast podniosły alarm. O broni nuklearnej na pokładzie poinformowano zarówno szwedzką, jak i międzynarodową opinię publiczną. Wokół okrętu Szwedzi zgromadzili dodatkowe jednostki, co spowodowało, że Rosjanie musieli zrezygnować z rozwiązania siłowego. Dzień później rozpoczęła się gra dyplomatyczna na najwyższym szczeblu. Związek Radziecki nalegał, aby Szwedzi nie mogli przesłuchać kapitana. Później dokonano jednak ustępstwa. Dowódca okrętu podwodnego mógł zostać przesłuchany pod warunkiem obecności dwóch radzieckich dyplomatów. Jednak kapitan odmówił opuszczenia okrętu, chyba że otrzyma takie polecenie od bazy macierzystej. 31 października wojna nerwów trwała nadal, ale strona szwedzka miała wyraźną przewagę. Moskwa wiedziała już, że Szwedzi dużo wiedzą o S-363. Dopiero wówczas do szwedzkiego rządu nadeszły przeprosiny ze strony Związku Radzieckiego. Na okręcie podwodnym atmosfera była przygnębiająca. Szwedzki lodołamacz zablokował wejście do Gessefjorden, wewnątrz łodzi podwodnej było zimno, nikt z załogi nie wiedział, jaka przyszłość ich czeka. Radiooperator na pokładzie musiał pracować całą dobę, aby przekazywać i odbierać wiadomości z Moskwy. Jedna z przechwyconych rozmów świadczyła o niezwykłej bezczelności Rosjan. Wraz z przybyciem szwedzkiego oficera na pokład należy złożyć oświadczenie. Protestujemy, naruszacie międzynarodowe normy prawne, nielegalnie przetrzymując radziecki okręt podwodny. Tymczasem liczba radzieckich okrętów na granicy wzrosła i następnego dnia wynosiła już 29. Na pokładach znajdowało się kilkuset marines, którzy mieli siłą uwolnić okręt podwodny. Pierwszego listopada podczas negocjacji radziecko-szwedzkich na najwyższym szczeblu zapadła ostateczna decyzja.
Szwedzi byli gotowi usunąć S-363 z mielizny pod następującymi warunkami. Po pierwsze, Związek Radziecki musi formalnie przeprosić Szwecję za incydent. Po drugie, wszystkie koszty związane z ratowaniem okrętu podwodnego zostaną w całości pokryte przez stronę radziecką. Po trzecie, tylko szwedzka jednostka będzie mogła odholować S-363 poza wody terytorialne. I po czwarte wreszcie, dowódca Guszczin i oficerowie muszą zostać przesłuchani przez stronę szwedzką. Następnego dnia o godzinie 13.30 Anatolij Guszczin wszedł na pokład torpedowca Westerwijk, na którym miało się odbyć przesłuchanie. Kapitan był przesłuchiwany przez 6 godzin, a wśród uczestników byli dowódcy, kapitanowie Karl Andersson i Emil Svensson, będący szefem grupy analitycznej marynarki wojennej, szwedzcy eksperci i funkcjonariusze SEPO, czyli Szwedzkiej Służby Bezpieczeństwa. Guszczinowi towarzyszył oficer polityczny Biesiedin i dwaj dyplomaci. Kapitan utrzymywał, że nawigował nieprawidłowo i że był pewien, iż dotarł do wybrzeży Polski. Szwedzcy oficerowie marynarki wojennej zbadali dzienniki pokładowe i instrumenty okrętu podwodnego. Przesłuchanie nie przyniosło w zasadzie niczego nowego. Radziecki dowódca upierał się, że na S-363 uległy awarii aż 4 różne systemy nawigacyjne, przez co jednostka zdryfowała 100 mil od wybrzeży Polski. Oficerowie radzieccy byli wściekli z powodu metod zastosowanych podczas przesłuchania, a jeszcze bardziej, że telewizja i prasa były świadkami ich wejścia na pokład helikoptera, który miał zabrać dowódcę z powrotem na S-363. W ich mniemaniu poczuli, że zostali zhańbieni na oczach całego świata i zażądali, aby wszelkie dalsze przesłuchania odbywały się wyłącznie na okręcie podwodnym. Oficer polityczny Wasili Biesiedin powiedział później szwedzkiemu dziennikarzowi: nasi oficerowie otrzymali rozkaz wysadzenia okrętu podwodnego wraz z załogą, gdyby szwedzkie siły zbrojne próbowały przejąć jednostkę. Te rozkazy byłyby wykonane. Na pokładzie w wyrzutniach znajdowały się torpedy z głowicami nuklearnymi. Efekt detonacji takiej głowicy nuklearnej byłby mniej więcej taki sam jak uderzenie bomby zrzuconej nad Hiroshimą, czyli 15 kiloton. Straszne jest myśleć o tych wszystkich zniszczeniach i długoterminowych konsekwencjach, jakie miałoby to dla całej Szwecji. Karl Andersson podważył jednak wersję Biesiedina, który był jedynie oficerem politycznym i nie dysponował szczegółową wiedzą o okrętach podwodnych. Andersson stał na stanowisku, że zatopienie okrętu podwodnego nastąpiłoby raczej na skutek zniszczenia wału napędowego i otwarciu zaworów, a nie poprzez zdetonowanie głowic nuklearnych na pokładzie. Biesiedin, jak pamiętamy, upierał się również, że błąd w żegludze nastąpił z powodu uszkodzeń wszystkich systemów nawigacyjnych. Inna teoria głosi natomiast, że okręt podwodny testował nowy, jak widać zawodny, system nawigacyjny. Osobnym zagadnieniem jest obecność broni nuklearnej w misji de facto szpiegowskiej. Można to wytłumaczyć faktem, że broń ta była po prostu częścią normalnego wyposażenia, które zawsze znajdowało się na pokładzie. Jeszcze w trakcie radziecko-szwedzkich rokowań agencja TASS opublikowała komunikat. W nocy z 27 na 28 października radziecki dieslowy okręt podwodny S-363, odbywający rutynowy rejs szkoleniowy na Bałtyku, w związku z awarią przyrządów nawigacyjnych i wynikającymi z tego błędami w określeniu lokalizacji, stracił kurs w słabą widoczność i wylądował na mieliźnie u południowo-wschodniego krańca Szwecji.
Okręt podwodny został już wyciągnięty na powierzchnię przez szwedzkie statki ratownicze i jest zakotwiczony w bezpiecznym miejscu. Trwają negocjacje z władzami szwedzkimi w sprawie usunięcia okrętu ze szwedzkich wód terytorialnych. Po 10 dniach Szwedzi ogłosili wreszcie, że rozpoczynają akcję ratowniczą. Gdy okręt ściągnięto ze skał, natychmiast został otoczony przez szwedzkie okręty wojenne. Rankiem 6 listopada, około 5 km od granicy kraju, na wodach międzynarodowych, S-363 został oficjalnie przekazany radzieckiemu wiceadmirałowi Aleksiejowi Kalininowi na niszczycielu obrazcowej. Zgodnie z planami, dowódca eskorty Roderick Klitenbo miał przekazać okręt i otrzymać pisemne pokwitowanie, jednak morze było zbyt wzburzone i musiał zadowolić się potwierdzeniem przekazanym drogą radiową. Na pożegnanie radziecki wiceadmirał oznajmił: żegnaj i do zobaczenia ponownie. 7 listopada, gdy na Placu Czerwonym w Moskwie trwała parada z okazji rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, S-363 wchodził do portu w Liepaji. Oficerowie zostali wysłani do dowództwa floty na przesłuchanie przez radziecką specjalną komisję w celu zbadania incydentu. Bezpośrednio na pokładzie przeprowadzano wywiady z marynarzami i kadetami. W rezultacie o incydent zostali oskarżeni dowódca S-363, kapitan trzeciego stopnia Anatolij Guszczin, kapitan drugiego stopnia Józef Awrukiewicz i oficer polityczny Wasilij Biesidin. Awrukiewicz został zwolniony ze służby w siłach zbrojnych, Guszczin został usunięty ze stanowiska i wysłany do jednostki przybrzeżnej, a Biesidina uznano za niewinnego. Pozostała część załogi S-363 nie poniosła żadnej kary. Dowcipni radzieccy marynarze nadali okrętowi zjadliwy przydomek – członek szwedzkiego komsomołu. Za akcję ratowniczą władze radzieckie musiały zapłacić Szwecji 5 milionów koron, co stanowiło równowartość ponad miliona dolarów. Incydent uznawany jest powszechnie za dowód szeroko zakrojonej radzieckiej infiltracji szwedzkiego wybrzeża i stał się dość głośnym skandalem w samej Szwecji. Odnotowywano już wprawdzie pojawianie się obcych okrętów podwodnych u wybrzeży Szwecji, ale taki incydent miał miejsce po raz pierwszy. Szwedzka prasa, a także opinia publiczna kwestionowała skuteczność bojową sił zbrojnych. W rezultacie komandor Andersson został usunięty ze stanowiska szefa bazy w Karlskronie, choć nadal służył we flocie. Epizod ten miał także negatywny wpływ na stosunki radziecko-szwedzkie, które wcześniej należały do bardzo dobrych. 17 lipca 1988 roku S-363 został zdemobilizowany ze służby w marynarce wojennej i według jednej wersji został zakupiony i przewieziony do Szwecji, gdzie wystawiono go w muzeum. Według drugiej wersji pocięto go na złom. Bardziej prawdopodobna jest wersja druga i do Szwecji trafił inny okręt tego samego projektu, S-342. Jednak w Szwecji S-342, który jest wystawiony w muzeum, jest uważany za S-363. Najbardziej zapracowanym oficerem w tamtym czasie był oficer polityczny Wasilij Biesidin. Do jego obowiązków należało bowiem nieustanne pilnowanie, aby żaden z radzieckich marynarzy nie wybrał wolności i nie uciekł do Szwecji. Do usłyszenia.